Cześć. Dzisiaj kolejna część, już szósta, jak się okazuje, tego całego cyklu serii, która dotyczy ścieżki przebudzenia do odczuwania i do kochania. No dobra, i teraz dlaczego ja to tak wszystko opowiadam i używam takich, a nie innych słów, czy też porównań? No bo po prostu tak przez lata różne rzeczy mi klikały i żeby to jakoś miało to porozumienie między sercem a rozumem, to tak po prostu to sobie poukładałam. I pytanie, czy ta cała ścieżka, ten cały rozwój osobisty i duchowy, czy to faktycznie tędy droga i czy to iluzja, właśnie tak jak w tytule. Odpowiedź jest niejednoznaczna, bo w pewnym sensie, gdyby nie ta ścieżka i gdyby nie ten rozwój osobisty i duchowy, to nie doszłoby się do pewnych wniosków, które są tym razem odczuwane. O, tak. Ktoś tam potwierdza. Bo chodzi o odczuwanie. A iluzja tego całego rozwoju polega na tym, że wiele rzeczy się chwyta umysłowo. Wierzy się w teorie i się zakłada jakby trochę z góry, że one są prawdziwe i się nimi kroczy. No ale na tym właśnie to polega, żeby potem stwierdzić, że po czasie, że na przykład to rezonowało z nami, owszem, ale nie było pełne i wymaga uzupełnienia, wymaga innego już podejścia, bo okazuje się, że to czuliśmy na dany moment, dany aspekt jakiegoś warsztatu, książek, technik, no to one możliwe, że po prostu to czucie było z umysłu, bo na dłuższą metę może nie przyniosło nam po prostu jakichś namacalnych zmian. No ale dobra, do konkretów poukładam to, jak to było akurat no stricte. To, co mogę powiedzieć, to jak wyglądała po prostu moja ścieżka i co ja poczułam wskutek tego, że się weszło w różne tematy umysłowe. Chciało się dojść do tematów serca i różnie z tym bywało. Cześć Kasia, bo pytanie padało, czy to faktycznie już, czy to serce, czy może jakieś inne. No i teraz do rzeczy. Teraz tutaj znowu z tą moją ściągą jeszcze sobie zapisałam, że właśnie, czyli tak, generalnie taka jest moja sugestia, żeby robić to, co się czuje, a może po tym wideo też robić to, co się czuje i co czujemy, że daje nam życie i co jest żywe. Jakkolwiek to rozumiemy, ale właśnie to słowo żywe, niby takie proste i w ogóle życie, takie jedne, no, oczywiste i w pewnym sensie wyświechtane, a czy właśnie my zwracamy uwagę na to, czy to, co robimy, daje nam życie. Pokłosiem tych wszystkich innych odcinków jest to karmienie siebie, czy to nas karmi. Jeżeli karmi na dany moment, ok, czy karmi w dłuższym terminie. No to pokrótce, jak to było, otóż zaczęło się w 2007 roku, kiedy jeszcze byłam, kiedy po raz pierwszy pojawiłam się jako uczestnik na kursie metody Sylwy. Wtedy pomyślałam, że fajnie było być po tej drugiej stronie, ale uważałam, że to nierealne, bo byłam dopiero przed studiami z finansów i ubezpieczeń. No ale po 5 latach, tak, bo w 2012 roku tak się wydarzyło, że zrezygnowałam z pracy w domu maklerskim i bardzo szybko pojawiła się opcja właśnie bycia wykładowcą metody Sylwy. No i tak się w zasadzie ta ścieżka zaczęła w kontekście zawodowym, bo ona trwała tak dla siebie z pasji od 2007 roku, gdzie po prostu się czytałam różne rzeczy i tak dalej. Jak wielu z nas zaczynałam od książki Potęga Podświadomości Murphy'ego. No i to był bardzo ważny moment, no bo właśnie mi pokazał, że to w jakiś sposób mnie bardzo kręci, że to jest ta droga. No i tylko, że nie ustawałam na samej jakby Sylwie, cały czas gdzieś różne rzeczy, w różnych rzeczach szperałam i odkrywałam przy okazji oczywiście również wchodzenia w stan alfa i wizualizacji, tym, na czym się skupia metoda Sylwy. I to z czasem spowodowało, że zaczęłam prowadzić sesje autorskie, w sensie sesje w cztery oczy, w ogóle pomału warsztaty jakieś takie autorskie, często promując nadal techniki Sylwy. Robiłam spotkania posylwowych w Krakowie. Z czasem dołączyłam do organizacji biznesowej BNI tutaj w Katowicach i to spowodowało, że bardziej skupiłam się na różnych rzeczach autorskich i tam wtedy stworzyłam taki program do współpracy ze stresem, który był właśnie stricte dedykowany firmom bądź też przedsiębiorcom,
No i tak to się działo, natomiast ja cały czas nie ustawałam w poszukiwaniach, ponieważ właśnie taki, że ze mnie najwyraźniej taka ścieżka ta była, taki Sherlock Holmes, gdzie zadawałam sobie masę pytań i dlaczego nadal to wygląda tak, jak wygląda pewne rzeczy w moim życiu. Wskutek tych lat, no to na pewno to, co zaznaczyło się gdzieś tam, tak co pamiętam na tej ścieżce, z książek czy też warsztatów, to w ogóle najpierw zacznę od ludzi. To w ogóle na przykład Renata Bong, z którą miałam wiele sesji przeprowadzonych w cztery oczy, która organizowała mi kiedyś kursy metody Sylwy. To w ogóle z czasem tutaj dynamika talentów z Justyną Liber też mi dużo dało w kontekście flow i też był taki temat tutaj podejmowany. Potem na przykład Ania Pieprzak-Wałowska. Tu jak długo stałam oporem w kontekście jakichś, powiedzmy, tematów systemowych, tak ona tutaj otworzyła mi oczy, natomiast to, co ona robi, uważam, że faktycznie ustawia na nowo myślenie i jest cenne do poznania. Tresura Matrixa również się pojawiła w pewnym momencie i mocno, mocno potrafiłam słuchać chłopaków, zresztą i być na sesjach, i na warsztatach ich. Tak, tam ktoś wtruje. Była. I z książek Hawkins dużo, dużo mi poukładał. Pomógł porozumieć to serce z głową, tą energetykę, ten stan nieliniowy z tym liniowym połączyć, z tym logicznym. Gdzieś z dawien dawna, na pewno Hicksowie, gdzie czułam to podejście, ja o nich wspominałam, że właśnie, żeby po prostu skupiać się na dobrym samopoczuciu i to będzie wystarczało. Natomiast, tak jak wspominałam we wcześniejszych wideo, nie miałam tyle potencjału w sobie energetycznego, chociaż teraz ja dopiero to tak nazywam, to wcześniej tego nie wiedziałam, żeby faktycznie po prostu skupiać się na rzeczach, które dają mi radość. Natomiast umysł to negował, no bo przecież tak, to tak nie działa, to tak nie wygląda, żeby było tylko radośnie, a przynajmniej w kolorycie różnym tej radości, bo może być po prostu spokój, może być jakaś wdzięczność. Na pewno dużo fizyki kwantowej, Braden i jego konferencja i wideo, później różne filmy w kontekście fizyki kwantowej. No to nie sposób w sumie wymienić wszystkiego, ale to, co na pewno gdzieś tam tak mi się zapisało, to. No a z czasem no i właśnie w zasadzie do jakiego momentu gdzieś tam ważnego się dochodzi, to był rok poprzedni, 2019, kiedy właśnie działalność w firmach i w ogóle w organizacji BNI spowodowała, że dużo rzeczy się działo i ja się zmęczyłam. I po prostu w pewnym sensie swoją samą własną działalnością nawet mogłabym powiedzieć, że byłam trochę wypalona. Bo tak, to lubiłam i w ogóle. Natomiast takie były też programy, w których byłam właśnie jeszcze mocno wtedy. No i co to spowodowało? Spowodowało to, że ja podjęłam decyzję, że robię sobie pauzę. Tak, może na miesiąc, na zasadzie, że nie szukam zleceń. To, co muszę zrobić, to robię na takim poziomie zadowalającym, na zasadzie, że to, co muszę, nie daje jakoś tam szczególnie więcej, po prostu realizuję swoje zakontraktowane rzeczy, obowiązki, robię po prostu tak, żeby być z tego zadowoloną, dawać z siebie to, co trzeba. Natomiast nie tyle, ile ja potrafiłam obok różnych rzeczy jeszcze wymyślać, a raczej mój umysł wymyślać, żebym jeszcze tu zrobiła, tam napisała, tu nagrała, tu zagaiła, tu stworzyła i tak dalej. I to był przełom właśnie w tamtym roku, ponieważ ta pauza spowodowała. Ona też była spowodowana czymś takim, że ja bardzo słyszałam swój umysł, słyszałam kryteria decyzyjne i w ogóle zastanawiałam się, kurczę, jak to jest możliwe, żeby tyle lat medytować, bo to faktycznie ze mną szło przez te wszystkie lata, zamykanie oczu. O, jeszcze po drodze była vipassana, to był pierwszy kontakt z ciałem i z takim poczuciem, że faktycznie nasz organizm jest żywy, ponieważ te 10 dni medytacji w ciszy spowodowały, że tam byłam bardzo uważna, a nie byłam w wizualizacji i tu mogłam poczuć ciało. No i właśnie to wszystko spowodowało, że ja tak słyszałam umysł, jak to jest możliwe, powinno być lepiej po tylu latach, a wcale nie czuję, żeby było lepiej. Oczywiście ja klikałam przez te wszystkie lata i różne rzeczy gdzieś tam mi się uświadamiały, natomiast no cały czas coś było niespełnionego we mnie. No i to był o tyle ważny moment, ponieważ wydarzyło się coś ciekawego z mojej perspektywy, ponieważ w nocy ja już wcześniej dostawałam takie sygnały, ponieważ w głowie miałam takie stwierdzenie, że jest na odwrót. No i tak to gdzieś to słyszałam, jest na odwrót, no ale nie robiłam sobie nic z tego, no bo jednak byłam
no tak działał umysł. A że w nocy przyszło coś takiego, że jak ja to tak raz tak opisuję, że ja po prostu się wydzieliłam ze swojego ciała, weszłam w stronę, tę sferę energetyczną, a potem znowu weszłam w ciało i to, co było ważne, to to, że ja o tym pamiętałam. I już nie musiałam wierzyć, że jest szersza perspektywa, ta nieliniowa, energetyczna, tylko ja już, mój rozum już to pojął, mój rozum już tego doświadczył, już to pamiętał, mógł to opisać, nawet ja to mam spisane, ja wiem, jak się potem czułam na kolejny dzień, ja wiem, jaki miałam przepływ w kontekście zadawania pytania i dostawania momentalnie odpowiedzi. Nie nadążałam z pisaniem tych odpowiedzi. I czułam, że coś się wydarzyło ważnego, ale nie do końca wiedziałam co. Myślałam, że to tak właśnie może zwane przebudzenie, że to był ten moment. Teraz dopiero po półtora roku wiem, że w przebudzeniu jesteśmy wszyscy i te wszystkie momenty wcześniej też były elementami przebudzenia, te klikania i uświadomienia różne. Natomiast to było coś takiego bardziej, powiedzmy, empirycznego, co spowodowało kolejny tak naprawdę na nowo proces, ponieważ ja zaczęłam jakby w pewnym sensie, nie to, że od nowa, ale z jakąś inną świadomością, no bo już wiedziałam, że to faktycznie tak jest, że ja tu jestem jakby pochodną tego świata, który istnieje tu za mną, czy też mnie przenika, tylko nie wiedziałam, co z tym zrobić. I ta pauza w ogóle mi się przedłużyła tak naprawdę. Ja myślałam, że robię pauzę, a w gruncie rzeczy to zaczęłam budować w pewnym sensie inny styl życia, inny styl działania, bo bardzo zwolniłam, odpuściłam wiele spraw. W tym czasie faktycznie dojrzałam do tego, żeby podziękować już byciu wykładowcą metody Silwy, bo już od roku w zasadzie wtedy nie robiłam szkoleń, ale jakoś czułam, że trzeba jednak to oficjalnie po prostu podziękować pewnemu etapowi i wziąć to, co mi dał, a dał mi dużo, bo takie podejście wielowymiarowe, tam jednak no, na metodzie Silwy to uwielbiałam chodzić w drzewa, w przedmioty, takie przenikanie do różnych, powiedzmy, poziomów naszej rzeczywistości, to tam się faktycznie rozbujałam w tym, że tak powiem. No i oczywiście sam stan alfa medytacji po to, żeby nie zasypiać w tym stanie. Natomiast tak samo już wtedy pojawił się pomysł, że jednak zrezygnuję z bycia po 4 latach w BNI. Ja wtedy mówiłam, jak już w lipcu później faktycznie dziękowałam oficjalnie, to mówili, ale co ty będziesz teraz robić? I w ogóle mówię, ja jeszcze nie wiem, ja będę mobilna. Ja jeszcze nie wiem, jak to... Nie mówiłam tego na głos, że ja nie wiem, jak to zrobię. Po prostu ja chcę być mobilna i działać po prostu z terenu. I co się okazało, że w tym roku właśnie nieświadomie ten cały proces doprowadził mnie do pewnej kreacji. Do pewnej jakby wiedzy, czy też świadomości tego, jak działają może intencje. Tak to się nazywa. Ale czym to tak naprawdę jest właśnie. No ale do tego jeszcze dojdę. No i od tamtego roku to było dosyć, to było duże wyzwanie. Ponieważ z jednej strony cepnęło mnie ego. Ponieważ o kurczę, Kozińska, coś tu poczuła. To ja teraz jak Walsh w rozmowach z Bogiem, to ja czekam teraz na wenę i napiszę książkę pewnie zaraz. No i tak czekałam na ten wenę, ale nic się nie działo i w końcu doszłam do wniosku, że chyba nie tędy droga. I między innymi tu, może już od razu powiem, jest taka pewna iluzja właśnie rozwoju osobistego. Nie wiem, czy inni w nią wpadają. Ja w nią wpadłam, czy to tak nazwać. Ja faktycznie po prostu obserwujemy innych ludzi i oni opowiadają o różnych sukcesach, jakby czy też jakie rzeczy dzieją się w ich życiu dzięki temu, że korzystają z różnych technik, warsztatów i tak dalej. I my myślimy, że to jest już jakby pewien wzorzec. No i zdarza się, że my wtedy sobie porównujemy to nasze doświadczenie z tymi ich doświadczeniami i myślimy, kurde, u nas coś tu nie działa, nie? Bo powinno być tak jak oni, skoro oni mają efekty na poziomie fizycznym. No i właśnie to jest to, że z jednej strony dla nich to działa w ten sposób, na ten moment, w tym czasie, a dla nas może zadziałać nieco inaczej, innymi słowami, w innym momencie. Że jakby właśnie to jest bardzo unikalne. No i tu jest to, ja tak, to z mojej, wybitnie, z mojej subiektywnej ścieżki wynika, że właśnie, że po prostu umysł jest przyzwyczajony do tego, żeby się porównywać. A to porównywanie powoduje, że zamiast skupić się na własnych talentach, na tym, co nam dzieje się lekko i co, o czym opowiadamy lekko, co przychodzi nam prosto, to my jednak jakby szukamy i chcemy wyszlifować pewne rzeczy, które mają inni.
Ja nie twierdzę, że mamy, że w końcu nie będziemy ich szlifować, że nie będziemy posiadać nowych umiejętności, tylko może nie w tym stricte momencie, jeżeli to nie płynie, nie jest najprostszą wersją wydarzeń na tu i teraz, na ten moment. Po prostu warto sobie uprościć, a tymczasem przynajmniej mój umysł lubi sobie utrudnić, bo lubię, żeby było skomplikowanie, a proste działania typu bądź zadowolony, no jakoś to... I tak miałam sobie dużo, dużo jakichś tam pokładów entuzjazmu. Natomiast no nie, jeszcze i tak niewystarczająco w pewnych momentach. No i dlatego tak grzebałam. No i to jest kolejna iluzja, ale to za chwilę. No i ważny ten moment był o tyle, że po prostu stanowił pewne docieranie się tej płaszczyzny nieliniowej z tym światem logicznym. Kiedy zaczęłam dojrzewać do tego, żeby pewnym rzeczom podziękować i już je odpuścić, poczułam bardzo dobitnie, jak w tym świecie jest trudno na pewnym etapie iść własną ścieżką i wsłuchać się w ten głos swój własny, co jest twoją drogą, ponieważ dopada nas z różnych stron masa różnych scenariuszy, wersji najlepszych wydarzeń, rad i wskazówek. Począwszy od tym, jak jeść, co jeść i o której godzinie, skończywszy na tym, jak pisać posty i jaki marketing jest najlepszy i tak dalej, i tak dalej. I co chcą ludzie usłyszeć od nas? No właśnie, robiłam różne warsztaty. No, były tematy akceptacji w tamtym roku. Ale czułam, że to kurczę coś nie jest do końca moje. I to było tyle trudne, bo taki umysł bardzo mi mocno wtedy szukał techniki dla mnie. Na zasadzie, skoro już jestem w tym rozwoju osobistym i duchowym, tak to nazwijmy, no to przecież powinna się z czymś utożsamić, tak? Tak jak wszyscy mają jakieś swoje tematy, którymi się zajmują. No a ja co? A ja wiecznie zmieniałam słowa. Jak ktoś dołączył na początku, tam powiedzmy października chyba w tamtym roku, do grupy, która była wcześniej nazwana Kobieta Wilk w biznesie, to jeszcze wtedy było tylko dla kobiet. Później miał okazję obserwować, jak ta grupa się zmieniała, w sensie jak słownictwo się tam zmieniało, jak jej nazwa się zmieniała. Teraz jest Wataha, kreujemy błogostanem, Wataha obecnych. W ogóle LinkedIn też wtedy stanowił, przyznaję, taką platformę dla mnie, że dobra, nie mam strony internetowej, bo ona już nie była ze mną spójna, bo wszystko traktowało o stresie, a już czułam, że nie chcę powoływać do życia stricte tematu stresu i wiecznie powtarzać o tym, że to tak działa, a nie inaczej. Nagrałam pewien cykl filmów i to było jakby wystarczające dla mnie, żeby na tamten moment stricte odnieść się do tego tematu. Po prostu wiem i czuję teraz mocno, że to, co mówisz, to powołujesz do życia, więc o jakich tematach rozprawiasz, na jakich słowach się skupiasz, to rośnie wtedy. Więc ja dlatego no, nie czułam już tematu stresu, stricte. Mogłabym, powiedzmy, wiadomo, że mówiąc o emocjach, nadal się gdzieś zahacza o stres, ale z innym skupieniem, z uwagą na coś innego skierowaną. No i umysł mi mocno dawał czadu wtedy, że cisnął, kurczę, znajdź już to. No i na przykład w tamtym roku mocno zaczęły do mnie przemawiać tematy wilka właśnie. Chociaż nie przeczytałam książki, mam, ale nie przeczytałam, tylko jeden czy też dwa rozdziały biegnące z wilkami. I wracały do mnie tematy żywiołów. A nie ma od nich za wiele tak naprawdę, przynajmniej ja nie znalazłam jakichś super informacji. Obejrzałam kilka tam takie po jednym webinarze, które kiedyś były wyemitowane przez Akademię Ducha i tyle było. Ale coś po prostu... Coś czułam w tym i coś to chciało, żebym ja o tym mówiła, do tego stopnia, że właśnie zorganizowałam w tamtym roku ten warsztat Kobieta Wilk w biznesie i w koninkach z żywiołami właśnie o tym mówiłyśmy. Chociaż przyznaję, że nie do końca jeszcze wtedy wiedziałam do końca, o co chodzi. Na tamten moment to, do czego było to potrzebne, umiałam to wytłumaczyć. I tyle jakby. No ale logika mówiła, no dobra, no co dalej? I ten temat popłynął dalej w temat ciała. Pojawiły się tematy tantryczne, tematy Tao. Ja je gdzieś zawsze czułam i w sumie to wystarczyło tylko przeczytać, powiedzmy, książkę, jest taka akurat po angielsku, czytałam książkę Osho i to wszystko temu przytakiwałam, że to podejście jest ze mną spójne, chociaż nigdy tak naprawdę tantrą się nie zajmowałam. Kilka wideo obejrzałam, doświadczyłam pewnych rzeczy, tutaj miałam ważne w postaci masażu tantrycznego doświadczenie, bo ono pokazało mi to, co wtedy w nocy doświadczyłam, tą naturą falową, ale tym razem było to jeszcze takie bardziej świadome, bo ja w tym uczestniczyłam, a z jednej strony byłam obok i obserwowałam.
Więc to tylko wszystko spowodowało, że mocniej faktycznie odseparowałam się od umysłu i weszłam w tematy tu i teraz, bazując na tym, co ja czuję w ciele. I faktycznie coraz więcej czułam. No i jakie moje było zdziwienie, kiedy jakoś w lutym tego roku trafiłam na wywiad z Markiem Taranem, który mówił o energii żeńskiej i nagle coś się okazuje, tam gdzieś się przewinął temat wilczycy, przewinął się temat żywiołów i kurczę, zaczęłam nasłuchiwać. Taniec żywiołów w ogóle. Ja mówię, kurczę, no to ja to jeszcze w tamtym roku właśnie tak opisywałam. Nie do końca też wiedząc, czemu ten taniec, chociaż wiedziałam, że owszem, to jest mój żywioł taniec, ale jak to ogólnie, coś już przy mnie ze mnie, jakby tu fizyka kwantowa, gdzieś ten wiry, o wiry, to już w ogóle, to wtedy przeze mnie przemawiało, ale jakby nie było jeszcze to takie zrozumienie, w sensie to właśnie było czute, po prostu miałam w to iść, chociaż tego nie kumałam. A teraz to na przykład rozumiem, ale nadal też odkrywam. No i tu zaangażowałam dużo czasu i też finansów, chociaż te warsztaty Marka akurat w porównaniu do innych są wybitnie tanie. Ale jednak siłą rzeczy, jak było 10 webinarów, jeszcze za nią Taran 11, no to później jeszcze warsztaty w Łazach, to i tak się tego trochę zrobiło. Ale najwięcej to czasu w różne medytacje i w słuchanie tych plików i tych webinarów po kilka razy. Ale to po prostu taka ścieżka. Ja nie twierdzę, że inni tak mają robić. Tylko właśnie daję wnioski z tego, co mi to przyniosło. Bo teraz dlatego to tak opisuję. Wiem, że nie mogłam wcześniej przenieść uwagi na to, co daje zadowolenie i radość, bo po prostu nie byłam tak pełna energetycznie cały czas. Cały czas skupiałam się na czyszczeniu i na grzebaniu, co jeszcze jest do uwolnienia. Ja już o tym mówiłam, ale teraz właśnie jakby pokażę, że to jak to działo się w procesie. I tematy w ogóle w takim razie przyszły w tym roku, że to jest tu i teraz, że masz działać we własnym rytmie i słuchać siebie przede wszystkim. I tu jak już o ile wcześniej miałam taki hejt w pewnym momencie na książki, powiedziałam, że nic więcej nie czytam, nic więcej nie słucham, bo po prostu to już mi mąci, to tutaj tylko jakby dostałam potwierdzenie, że faktycznie dość już po prostu słuchania czyichś punktu widzenia, ponieważ to utrudnia mi skupienie się na tym, co ja mam do tego i jak ja to czuję. I tutaj dam kilka jeszcze właśnie konkretnych przykładów na to, czy my to czujemy, czy my podążamy, bo to jest po prostu, bo tak niby jest. Bo po prostu powtarzamy to od iluś tam lat, tylko że różnym językiem i tak po prostu w to wszyscy brniemy. Pytanie, czy to właściwy kierunek, czy jesteśmy na tyle, czy czasem się ockniemy i z boku staniemy i pomyślimy, czy aby na pewno to jest ten kierunek, czy aby na pewno daje mi to owoce, czy daje mi to życie, czy mnie to karmi. No i tak, tutaj jeszcze, czyli tu w tym roku to była taka ścieżka, gdzie ta linia żeńska przywiodła mnie do przyrody, do czucia przyrody, do tej kreacji, która nagle się zadziała w tym roku, gdzie byłam dużo wśród gór i wśród żywiołów i one w gruncie rzeczy tu nakarmiłam się, nie wiedząc jeszcze wtedy do końca tak, że ja to robię, chociaż robiłam pewne rzeczy, ale nie aż tak bardzo świadomie, jak na przykład teraz wiem pewne rzeczy, ale to przyniosło pewne efekty, faktycznie to połączenie z naturą. I to już trochę wyprzedzę tutaj, bo gdzieś to pewnie mam zapisane dalej, ale skoro tak. I to, że teraz to ona mi mówi, czy też ja z siebie samej poprzez nią sczytuję, co na dany moment, jaki kierunek. I co jest teraz istotne. Dosyć unikalne. I nie twierdzę, że... I po prostu o tym opowiadam. Czy ktoś coś z tego weźmie, to już zależy po prostu od was. No i tak zaczęły też opadać iluzje. Co to znaczy w ogóle te iluzje, te programy? I tak jak tak, to jeszcze kwestia tego, że było to takie przechodzenie faktycznie od rozumu, od umysłu raczej, od umysłu, wychodzenie z umysłu i przejście w strefę serca i czucie, co to jest tak naprawdę i co to znaczy na co dzień. I dlatego też bardzo mocno ciało, ponieważ poczułam, że ciało jest zmanipulowane właśnie tym, że hormony są takie, a nie inne w takich sytuacjach, że te emocje i że to, że kobiety tak mają różne sinusoidy, czy to cykle menstruacyjne, czy nie tylko, to w pewnym sensie to jest manipulacja.
emocje i to, że my się z nimi utożsamiamy. No i teraz jakie wnioski są z tego? Wnioski są takie, że na przykład w ogóle z całej ścieżki. Tego wcześniej nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że medytacja, zamykanie oczu i skupianie się na obrazach bądź na ciele, do czego mnie doprowadzi, że w gruncie rzeczy doprowadziło mnie do tego, że się odseparowałam od umysłu, od tych programów, takimi momentami faktycznie kulminacyjnymi, gdzieś tam przełomowymi i jestem ciekawa kolejnych w pewnym sensie, jak to się będzie odbywało. To były te, to coś w śnie, ale w każdym razie dlatego też tak opowiadam teraz, że to chodzi o to, że my żyjemy w tych energiach, w obecności tych energii, ale kiedy jesteśmy z nimi blisko, to my się z nimi utożsamiamy i one nami powodują. Tymczasem odseparowanie się i dystansowanie się sprawia, że to my możemy zdecydować, czy daną dynamikę ja z niej korzystam. Na przykład, no nie wiem, że sobie teraz będę smutna, chociaż jak jesteś bardzo pełny, to przepływa, to nie ma potrzeby odczuwania jakiego, akurat takiego stanu. Poza tym, to co jest ciekawe, to faktycznie poczułam też takie stwierdzenie, które mówi Marek, bo on nie nazywa tego medytacją, co robi, tylko podróżami baśniowymi. Ja gdzieś tutaj zaczęłam, poczułam takie stwierdzenie podróż energetyczna, bo zauważcie, że medytacja, sprawdźcie sobie, co oznacza medytacja z łaciny, meditatio. I to było wcześniej dla mnie takie, powiedzmy, bezpłciowe, takie po prostu, że ja wchodzę w jakiś stan zero, gdzie nadal istnieje pewien punkt zero, tylko że w ujęciu linii żeńskiej i połączenia z przyrodą, Matką Ziemią, Matką Kosmiczną, to już nieco inaczej się odczuwa, przynajmniej ja to inaczej odczuwam. To jest takie otulenie matczyną właśnie miłością. To jest takie przytulne bycie. To jest takie coś jak dziecko w łożysku, które jest karmione i może oddawać to, co już mu nie służy. I my już nie jesteśmy niby w łożysku w swojej mamy, ale jesteśmy jeszcze w łożysku mamy Ziemi i Matki Kosmicznej. Pytanie, czy faktycznie jesteśmy? Czy nadal mamy te połączenia wielowymiarowe, żeby z tego czerpać? Czy tak już zostaliśmy odcięci od życiodajnych energii, że skupiamy się tylko właśnie na tym, co po prostu powoduje nami między innymi rozwój osobisty, który mówi, żeby wyżej, lepiej, coś tam. I ja nie twierdzę znowu, że to jest coś złego, nie, tylko żeby mieć do tego dystans. I żeby może tak sobie gdzieś czasem pamiętać, że to nie znaczy, że tak jest na zawsze. Bo czy te sukcesy, to wszystko, do czego ciągnie się, umysł nas prowokuje, to czy to na dłuższą metę nas faktycznie karmi? Czy na tym nam zależy? Czy tak ma wyglądać nasze życie? Gdzie nie mam absolutnie nic przeciwko materii i tworzeniu, bo to jest nasza istota, my to kreujemy, tylko chodzi o to, żebyśmy kreowali z własnego planu. A co wy na to, jeżeli by powiedzieć, że kiedyś wiedzieliście, że zejdziecie na Ziemię i wiedząc, że jesteście istotą twórczą, to jeszcze w dodatku wiedzieliście, że żeby w ogóle zejść na Ziemię, to najpierw stworzycie sobie wzorce doskonałego życia w zdrowiu, obfitości, dobrostanie, pięknym doświadczeniu. I wy te wzorce w sobie już macie, w sobie. I teraz chodzi o to, żeby je zacząć tutaj po prostu realizować. A jeżeli w naszym życiu coś nie gra, coś nadal nie działa, to znaczy, że, przynajmniej teraz z mojej perspektywy, to znaczy, że nadal zasila się Matrixa. Nadal zasiła się nie swój własny plan, tylko plan, który nie należy po prostu do nas, bo wątpię, żeby ktoś z głowy świadomie stwierdził, że tak, ja chcę mieć dzisiaj mobbing w pracy, albo ja chcę martwić się o to, czy jutro będę miał zapłacić za co rachunki, albo tak, super jest mieć tę chorobę. Nie, po co nam? My tu chcemy po prostu, właśnie, co my chcemy, jaki jest to nasz cel? No i medytacja oznacza rozmyślanie, rozważanie. I nadal to jest umysł. Ale to jest już taki szczegół. Natomiast faktycznie, czując perspektywę energetyczną, to słowo podróż energetyczna, że coś robię, karmię siebie najpierw na poziomie energii, a potem to przenika na poziom fizyczny, bo ten poziom jest pochodnym, coś znaczy. I faktycznie daje coś odczuć, a nie tylko, że ja coś wiem.
i zakładam z góry, że taka jest prawda, bo tak mówią inni na przykład. Bo zauważcie też, czy to nie jest tak, że po prostu wiele książek powtarza to samo, tylko że innym językiem. Wnioski. Kolejny wniosek jest taki, że faktycznie to, co zobaczyłam, to, że widać w przestrzeni w tu i teraz wzorce, na przykład z rodzicami. W ogóle to były piękne procesy w relacjach z rodzicami, jeszcze właśnie w tym roku i w poprzednim. Ale one są tu i teraz, one się dzieją tu i teraz i to po prostu wypływa w bieżących sytuacjach. Natomiast to odseparowanie się, co dała ta medytacja, to wyciszanie się, to na pewno sprawia, że po prostu to nagle, przynajmniej tak ja tak mam, że po prostu coś nagle coś do mnie przychodzi, że aha, że to jest taki wzór. I że zaczynam ten wzór widzieć, powiedzmy, jeszcze na relacji, powiedzmy, moja mama, babcia. Bo widzę siebie, ja mama i nagle babcia, mama, aha. I widzę, że faktycznie jest coś takiego, że się to niesie dalej, w sensie pokoleniami. Tylko że moment do zintegrowania tego, do po prostu zauważenia jest tu i teraz. I faktycznie medytacja i odseparowanie się sprawia, że ty częściej widzisz takie rzeczy i potrafisz stanąć obok, przeobserwować i to wtedy się rozpuszcza. No i jeszcze wniosek taki jest, że pojęłam po czasie sporym, że już dawno byłam gotowa, tak to nazwijmy, ale umysł ma pewien nawyk grzebania w przeszłości. Grzebania może nie już w przeszłości, bo teoretycznie ja tego nie robiłam, chociaż, ale nazywałam to w ten sposób, że co jeszcze we mnie jest, że to coś tu nie idzie, tu coś nie płynie. I to jest potężny wpływ, myślę, rozwoju tego osobistego czy też duchowego. Po prostu analizy, która gdzie nas, że tak powiem, ściąga? No w umysł. A to jest niekończąca się historia. Im częściej będę zadawała pytania, co jeszcze jest nie tak, tym coś znajdę. Po prostu, to jest niekończąca się historia. To się tworzy samo. Dlatego tak właśnie teraz poczułam, że kwestia jest tego, żeby skupić się na tym, że to, co masz tu i teraz, to już jest twoje 100% i ty w tym 100% robisz po prostu swoje dalej. Ale żeby to zrobić, to skupić się na tym, co daje życie. Na tym, co daje życie, czyli między innymi przyroda. Do tego jeszcze za chwilę dojdę. No i właśnie to sama nazwa, to rozwój osobisty, duchowy, to jest, ja teraz w ogóle już w sumie od jakiegoś czasu nie mówię duchowy, tylko bardziej energetyczny. Natomiast my w kontekście tej natury falowej, my się nie musimy rozwijać, my już jesteśmy kompletni. My mamy w sobie wzorce doskonałego zdrowia, czyli innymi słowy, sami sobie po prostu zasialiśmy w sobie kody doskonałego zdrowia, życia w radości, obfitości, w swoim flow, w zgodzie ze swoimi talentami, dzieląc się tym, co po prostu jest w nas, w naszych zmysłach. Jedyne, co trzeba, to po prostu odsunąć się od tego, co nie jest nasze, co nas nie karmi. No i teraz, tak, wnioski, tu jeszcze widzę, że jeden wniosek, przyroda, że ona daje mi wskazówki, co dalej. To już faktycznie wcześniej o tym powiedziałam. Kiedy ja nie miałam takiego połączenia z przyrodą. Ja lubiłam być na łonie natury, no bo to po prostu coś, to cię odpręża i tak dalej, lubiłam, ale to, co się wydarzyło w tym roku i w gruncie rzeczy to już się zaczęło dziać w tamtym roku, bo jeździłam na rowerze i nagrywałam z parku. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to tak jakoś coś mnie po prostu ciągnie tam. Bo tak jakoś samo wyszło, ja tego nie zaplanowałam. A w tym roku przebywanie wśród żywiołów też tego nie planowałam. Po prostu tak samo wyszło, to, bo po prostu przyroda jest tu, zwłaszcza w tym okresie, tej jesieni, tego roku, żeby zasilić nas życiem. Jedyne co, to warto się do niej zwrócić i posłuchać i tak naprawdę słuchać siebie poprzez nią. Ona odpręży, ona pozwoli usłyszeć nasz własny głos bez lęku, bo jeżeli jesteśmy zalęknieni, to trudno jest usłyszeć swój własny głos, bo się działa bardziej z logiki, co trzeba zrobić w tej sytuacji, co inni radzą. Tymczasem tu chodzi o to, żeby właśnie
iść za tym, co się czuje. I to była cała ta ścieżka tak naprawdę, żeby podążać za tym, co się czuje, a nie za tym, co się myśli i analizuje. Byłam mocno osadzona w głowie i analizie i logice. Przy tej swojej całej, nazwijmy to i tak, kosmiczności i wielowymiarowości, bo gdzieś te obszary i gwiazd, i Ziemi czułam, ale nie za bardzo wiedziałam, co dalej z tym zrobić. I dopiero teraz tu ten kontakt z przyrodą i to karmienie po prostu to coś, pewne rzeczy odblokowało, także teraz mam porównanie, to po prostu czuję. I w momencie, kiedy ja teraz to czuję, a wiem, jak było kiedyś, że tego nie czułam, to jest taki stan takiego wglądu, gdzie ty nie masz, tu nie ma z czym dyskutować dalej. Po prostu ty wiesz, że na ten moment to jest na przykład droga ciała, że aha, ja dlatego mam pić chlorofil, ja dlatego czuję, czułam po prostu chlorofil od wielu lat, a dopiero teraz rozumiem to z głowy, bo on jest, ma zbliżony skład na przykład do hemoglobiny, w sensie do krwi. I to jest po prostu przenikanie tych życiowych soków energetycznie, bo to też chodzi o to, że tu dużo rzeczy możemy zrobić najpierw energetycznie i dlatego istnieje wizualizacja i tak najbardziej jest właśnie super narzędzie do tego, żeby coś się wydarzyło na poziomie energetycznym, a potem to się przejawia na poziomie fizycznym. No i właśnie taki chlorofil to jest esencja tych soków i informacji, które po prostu mają rośliny w sobie. Tego, co one już zaczerpnęły z nieba, z ziemi, teraz to jest, my podajemy to do swojego organizmu i w ten sposób między innymi możemy właśnie zasilać się życiem. Ja pewnie o chlorofilu to jeszcze jakiś film nagram, już jeden nagrywałam, ale po prostu no właśnie tak go poczułam, tak jakoś tak wyszło. No i teraz co dalej? To, co jeszcze jest takie, tutaj może wspomnę tylko, że ta linia żeńska i energia żeńska, to co do mnie przemawiało, kiedyś nie miałam na to jakby powiedzmy potencjału w sobie, żeby tak faktycznie zrobić. To jest jedna wielka wolność. Tu mówi się o wolności. Ale wolności od czego? No właśnie między innymi od tej energetycznej, znaczy przede wszystkim w moim kontekście tego energetycznego podejścia, że to ja decyduję, czy ja coś chcę zrobić, a nie tak, bo mi wypada, bo tak trzeba. Ty to rozpoznajesz, w którym momencie właśnie jest to twoje z serca, że to jest z tobą spójne, a kiedy to jest trochę takie jednak wymuszone i bardziej z umysłu i z ego. Piękne jest to, że tutaj nie ma, znaczy tutaj nie ma, ta energia nie mówi o technikach. I stwierdzenie, które mnie gdzieś tam chwyciło tak mocno, to było stwierdzenie, że im więcej tam, gdzie miłość, tam nie ma technik. A im mniej miłości, tym jest więcej technik. Bo się właśnie chce tą energią zarządzać. No i dobra, i teraz kolejna rzecz. Jakie są te iluzje? Już o jednej wspomniałam, bo to jest między innymi to odtwarzanie, czyli szukanie, dobra, to tak zacznę, szukanie poza sobą, czyli zwracanie się do technik, gdzie tak jak wspominam, to wszystko jest okej na dany czas, tylko pytanie, czy nadal nam to służy. I ja nie twierdzę, że ja teraz nie zaglądam do książki, tylko to jest coś takiego, że ja nagle czuję, że mam coś otworzyć, jakąś książkę i wtedy ją otwieram. Albo na przykład, że wystarczy jakieś dwa zdania, trzy i tu już po prostu masz informację, nie potrzebujesz czytać całej. Bo to powoduje odtwarzanie. A tam, gdzie jest odtwarzanie, tam nie ma tworzenia. I tu takie do zastanowienia się po prostu właśnie, czy wszystkie te tezy, które są w rozwoju duchowym, czy to nadal mi służy i czy ty to czujesz przede wszystkim. I zaraz jeszcze do tego dojdę. Ale druga rzecz jest taka, też w sumie o tym powiedziałam, czyli druga iluzja, to jest to porównywanie, bo na przykład słyszysz ludzie, którzy widzą aurę, ci widzą coś tam, ci potrafią zdejmować inne rzeczy, no i myślisz, kurde, a ja nie potrafię, ja tego tak nie czuję, no i co? Ja przyznaję, że ja miałam trochę taki właśnie motyw, że się jednak porównywałam i myślałam, że ja mam tak jak inni, tymczasem ja mam po mojemu. I ty masz po swojemu. A to prowadzi do takiego trochę ego duchowego, że ojejku, ja już taki po prostu mam takiego mastera normalnie w tych energiach, że zaraz to kurczę, będę chodzić po wodzie. A tu nie chodzi ani o jasno widzenie, ani chodzenie po wodzie, ani przenikanie, kiedy pewnie będąc naturą falową możemy takie rzeczy robić, tylko pytanie, czy nam jest to potrzebne tu do życia na Ziemi. Co jest tak naprawdę naszym celem tu na Ziemi? Żeby czym się posługiwać, żeby się sercem posługiwać, a nie
a nie umysłem. I otwierać trzecie oko. Pytanie, czym jest to trzecie oko? No i właśnie teraz przechodzę do trzeciej iluzji. I to było dla mnie potężne. Kiedy sobie naprawdę to uświadomiłam i poczułam, że w tym całym rozwoju od lat, od wieków istnieje pojęcie Boga w formie męskiej. No i a gdy czuję przyrodę, no to przecież tu mamy matkę. Ja tutaj, to nie chodzi o żaden feminizm, że my tutaj nie mówimy o energii męskiej, tylko chodzi o to, że mężczyzna zrodził się z kobiety również. I tu zachęcam, jeżeli ktoś chce posłuchać więcej, no to może posłuchać Marka Tarana na YouTubie, jak on to opowiada. Natomiast ja mówię o tym, co faktycznie poczułam i co potem w związku z tym się wydarzyło. I co to w ogóle później niesie, bo to niesie, że po prostu może taka najbardziej, najpierw logiczne jakby wytłumaczenie, tutaj nie wchodząc w różne poglądy, to jest tak, że linia żeńska też gdzieś wspiera to, co istnieje. A istnieje, co istnieje. Istnieje na przykład twoje ciało. I nie da się zaprzeczyć, że mam serce, mam wątrobę, mam nerki, mam płuca. Mam łono jako kobieta. I ona mówi, skup się na tym, co masz. A teraz tak, czy Bóg istnieje? A za każdym razem, kiedy o czymś mówisz, kiedy się do czegoś zwracasz, ty to zasilasz swoją energią. I ja wspominałam już we wcześniejszych wideo, mamy okej, inne jeszcze tam pojęcia, typu pole informacji, wszechświat. To są nadal pewne byty, które są w jakimś czymś energetycznym, gdzie kiedy wiele ludzi o nich mówi, one zaczynają żyć, bo one mają świadomość wtedy i zaczynają potrzebować energii do tego, żeby żyć. Tylko że czyjej energii? Same swoje nie mają, mają naszą energię. I ja nie twierdzę, żeby tak nie nazywać, bo robimy to, co czujemy na dany moment. Ja kiedyś też tak mówiłam. Mówiłam pole informacji, mówiłam wszechświat. Tylko może z ciekawości sprawdzić, jaka jest droga, żeby najpierw wejść w to, co wiemy, że mamy i na przykład dotykać serca, chcieć poczuć swoje serce, w ogóle usłyszeć serce, nie tylko jego bicie, ale może coś więcej i zobaczyć, co to nam pokaże dalej, bo to nam pokaże wskazówkę, co dalej. A teraz na przykład takie pytanie sobie można zadać, co nam daje życie? Czy na przykład słońce nam daje życie? Bez czego życie nie istnieje? No nie istnieje bez słońca. A jak jest z księżycem? Istnieje wiele rytuałów, które się odbywają przy księżycu. Ja nie twierdzę, że coś z nimi jest nie tak. Tylko pytanie, czy warto tyle utożsamiać mocy z czymś, co jest na zewnątrz? I pytanie, czy czujesz faktycznie księżyc? Czy czujesz słońce? W pewnym momencie powiem wam, że wilczyca nie była bez powodu i nadal jest, bo akurat tego symbolu i tej energetyki, tak, która za nią stoi pewna, to mi towarzyszy cały czas, tylko że już jest wilczycą, bo właśnie jest powiedziałam, dzień dobry, energii żeńskiej, już nie tak, nie tyle męskiej, bo wtedy była kobieta wilk. I ja w tym procesie, przyznaję, od tamtego roku czułam, że jeżeli istnieje jakaś wojna, to istnieje ona w świecie energetycznym. I my przez to, że straciliśmy tę wielowymiarowość, po prostu wodzimy nosem za różnymi teoriami, technikami, a Matrix w postaci systemu i programów umysłu po prostu ma dochód pasywny z naszej energii, bo nadal nie jesteśmy w tym, co nam daje życie i co jest w nas. Dlatego też, że gdzieś tam to był ten etap ścieżki ciałem, żeby poczuć, co jest w ciele, i zacząć równoważyć te procesy, bo ciało w równowadze doskonale wie, co ma robić. Ono ma w sobie procesy samoregulacyjne i ono zacznie w końcu uaktywniać również moce w nas i te wzorce, te kody, które my w sobie już mamy. W ogóle hormony są pewnym, nazwijmy to, pewną substancją, która ma kontakt nie tylko ze światem fizycznym, ale również ze światem energetycznym. Czyli one są takim łącznikiem między dwoma światami. Tymczasem, jeżeli one są zmanipulowane, no to komu one służą? Jakiemu życiu, jakiej wersji życia? Czy tej radosnej naszej, czy jakiejś innej, gdzie jest trud i trzeba zasługiwać i albo jest się ofiarą. I albo się walczy po tej stronie bardzo męskiej, albo właśnie się wycofuje.
I tu Wilczyca faktycznie w pewnym momencie było tak, że ja nie twierdziłam, że coś jest nie tak z danymi symbolami, typu, nie wiem, księżyc, coś innego, ale... O, albo anioły. Widziałam anioła? Wiem, że istnieje? No nie. Więc po prostu na razie mówię, dobra, to ja jemu podziękuję, a skupię się na tym, co mam, co wiem, co jest i co czuję. Na przykład serce, na przykład łono. I tu chodziło o tą wilczyca, czyli chodziło o to bycie strażnikiem swojej własnej energii. Ponieważ ten świat jest naprawdę światem energetycznym, a my przez to, że straciliśmy wielowymiarowość, my tego nie czujemy, a skoro nie czujemy, to po prostu podążamy po powierzchni, na wierzchu, za tym, co nam podsuwają. A jest szum informacyjny, jest pęd, pośpiech, teraz serwują lęk. A kolejne wideo będzie o tym właśnie, co zrobić, żeby nie czuć lęku i co dalej, jeżeli już się zrównoważysz i właśnie jak wykorzystać intencje. Zwłaszcza teraz tej jeszcze jesieni, bo mamy etap siania tego, co wykiełkuje na wiosnę 2021. I o tym właśnie powiem w kolejnym wideo. No i teraz, czyli to była ta trzecia iluzja, czyli oddawanie energii w coś, co nie wiemy tak naprawdę, czy coś istnieje. A ja poczułam ten moment, żeby skupić się na tym, co jest fizyczne, co wiesz, że jest, i to cię doprowadzi do tego, czego ty nie widzisz, ale co będziesz czuć, że tę drogę obrać można. Tururu, tak. No i taki jeszcze jedna, ale to w zasadzie też powiedziałam, czyli ta czwarta iluzja, że oddajemy, po prostu rozwój osobisty spowodował, że po prostu no, ładujemy swoją energię życiową w przeszłość, w traumy, w grzebanie, w powtarzanie, w uwalnianie. No i to jest właśnie, to rośnie. Tam, gdzie to, na czym się skupiasz, to rośnie. I to po prostu warto to zobaczyć, podziękować, powiedzieć, przeżyłam, doświadczyłam, teraz na tym korzystam, ja na tych energiach wiodę wspaniałe życie, w dobrostanie, w błogostanie, w zdrowiu i radości. Kropka. I skupić się na tu i teraz, a w tu i teraz, tak jak mówiłam o tych relacjach z rodzicami na przykład, i tak wyjdą pewne rzeczy. Jeszcze zwłaszcza w procesie przebudzania, tylko... No właśnie. No i teraz co dalej? Czyli podsumowując, co zrobić? Rozwój jest, czyli tak, rozwój, czy też, no to ja bym to powiedziała, odszumianie siebie, nie rozwój, odszumianie siebie jest po prostu takim procesem tutaj, który w pewnym sensie wiedzieliśmy, że będziemy mieć na ziemi i daliśmy sobie sami wskazówki, a te wskazówki są w nas ukryte. Więc polega na tym, żeby złapać dystans do tego, co się myśli, do tego, w co się wierzy, w pewnym sensie nie ufać temu do końca, a zacząć czuć. I tutaj nie bać się tego, że my nie czujemy, że ja nie potrafię, że ja zasypiam, jak zamykam oczy. Po prostu położyć rękę na sercu i po prostu sobie posiedzieć. I jestem ciekawa waszych wniosków, co odczuwacie, kiedy po prostu czujecie dotyk swojej dłoni na sercu. Wszystko ma świadomość. Twoje ciało ma świadomość, serce ma świadomość, łono ma świadomość, każdy narząd ma swoją świadomość. Żywioły mają świadomość, przyroda ma świadomość. W momencie, kiedy my skupimy się na tym, to zacznie do nas mówić energetycznie. Nie zakładajmy z góry, nie miejmy oczekiwań, bo to też jest charakterystyka linii żeńskiej. I też dzięki temu może się właśnie dziać i się dzieją niezapowiedziane piękne niespodzianki, bo nie mamy oczekiwań, bo po prostu jesteśmy w tu i teraz. Bo nie nakładamy pewnych ram, wzorców, które podpowiada nam umysł. Z różnych doświadczeń, z tego, co się usłyszało, co się widziało i tak dalej. Czyli okej, ale z dystansem. To, co widzimy naokoło. Szczerze mówiąc, na ten moment jak najmniej w social mediach wypadałoby być, a więcej po prostu w życiu tu i teraz. Bo przyznaję, że w tej przyrodzie, bo to jest druga wskazówka, czy też co zrobić, być w przyrodzie fizycznie. W przyrodzie po prostu... Ona nie ma umysłu. To się dzieje tu i teraz. I ona skupia się na życiu. Ona nie skupia się na tym, że gdzieś zostało wycięte drzewo. Ojojku, i będziemy teraz przeżywać i rozkminiać przyczyny wycięcia drzewa w sąsiednim lesie. Ona skupia się na tu i teraz i tu zasila również nas, bo my jesteśmy częścią tego całego świata tutaj. I kwestia tego, żeby właśnie
tu być i się zapytać o coś. Albo przynajmniej po prostu pobyć w ciszy. Mocno motyw drzewa czuję naprawdę. I ja podejrzewam, że nie tylko ja, wy na pewno tak samo. Drzewo życia, mówi się tak o kobiecie. Będę mówiła o tym zresztą na najbliższym webinarze 21 listopada w sobotę. Zachęcam. Będziemy właśnie jednoczyć górę z dołem, powietrze z ziemią. A przejawem materii jest drzewo. Ono jednoczy w sobie informacje z gwiazd, czyli o tym, kim naprawdę jest i my jesteśmy. My tak możemy odblokować informacje na swój własny temat. I jednocześnie z ziemią, czyli z tym, co jest w materii, z tym, co jest na tej tutaj, w tym wymiarze. No i co zrobić? Trzecia rzecz, czyli skupić się na sercu swoim. Taka jest moja sugestia. Skupić się na sercu, kobiety jeszcze na łonie. I zacząć mówić tak i nie. Sobie, w sensie różnym koncepcjom widzieć. No najlepiej po prostu my w sobie tam mamy wskazówki. I nie bać się tego, że już umysł ci od razu coś powie, że to musi jakoś tak wyglądać i tak dalej. Każda ścieżka jest unikalna i byle, żeby zacząć to robić, ponieważ przebywanie w naturze karmi, a im więcej masz energii, i bardziej energetycznie jesteś napełniony, czyli nazwijmy to podnosisz wibracje, tym wtedy niskie rzeczy odchodzą. Wtedy łatwiej widzieć te iluzje i łatwiej stanąć obok nich i je po prostu przepuścić. Bo, tak konkluzja, może gdzieś tam to już rozkminiliście. No bo tak, a propos tych iluzji, czy to faktycznie chodzi o to, żeby... Ja w ogóle czuję, że całe te nasze działania energetyczne, to, że się zajmujemy jakimiś tam medytacjami, ustawieniami, to jest jakiś etap pośredni. Do tego, żeby faktycznie samemu się przebudzić, do tego, kim się jest i co w związku z tym. To jest w ogóle przygoda. Już się nie dziwię, czemu w dzieciństwie lubiłam książki detektywistyczne, tak to nazywałam. Adam Bagdaj, pamiętam Kapelusza 100 tysięcy, albo Niziurski Klub Włóczyki, uwielbiałam. No to sobie zaserwowałam też właśnie w życiu takie bycie detektywem. I ja czuję, że, bo tak nawiązuję do tego ego, że duchowego, że bo tu aury, bo to jakieś moce fantastyczne, bo tu trzecie oko. I może czasem się czeka na jakiegoś nie wiadomo kogo, zbawiciela, co tu przyjdzie i rozstąpi nagle jakiś ocean, się przed nim rozstąpi. A tak naprawdę to w nas jest moc, w naszej codzienności i w tym, że po prostu zaczniemy posługiwać się sercem i po prostu kochać, że życie jest do tego, żeby rodzić miłość. I po prostu odczuwać i czuć. I to może być uczucie w trakcie jedzenia śniadania, w trakcie bycia w lesie, albo po prostu bycia na sali szkoleniowej. No i co to dla nas oznacza tak naprawdę w codzienności, zwłaszcza teraz? No to tak w sumie chyba, myślę, że tyle miałam jakoś tak do podsumowania, więc całe, wszystko co się działo, to było cenne. Tylko wymagało tego dystansu, żeby umieć porzucić pewne koncepcje. Tutaj przydała się m.in. skala Hawkinsa. Jak na skali Hawkinsa jest rozum, a zaraz nad rozumem jest miłość. I to jest właśnie ten trudny etap, kiedy w pewnym sensie trzeba, znaczy nie trzeba, ale może wnętrze już czuje, żeby porzucić pewne wzorce i logiczne myślenie na rzecz tego świata nieliniowego, tego, żeby nie zakładać z góry, tego, żeby spodziewać się niespodziewanego, tego, żeby nie mieć oczekiwań, bo oczekiwania idą ze starych wzorców. No właśnie, żeby przejść przez ten pułap tej logiki na to, że wow, ciekawe, co się dzisiaj wydarzy. Że ja nie do końca wiem, co się wydarzy i żeby być z tym okej, z tym, że z jednej strony w przyrodzie czujesz stabilność, poczujesz taką bazę, a z drugiej strony nie wiesz, co się wydarzy, ale właśnie to jest twoja stabilność wewnętrzna, jest bezcenna, bo ona pozwala ci płynąć gdziekolwiek i odczuwać tę stabilność. Nie jest uzależniona od warunków zewnętrznych. Więc po to to wszystko jest tak naprawdę, żeby właśnie znaleźć ten swój core, tą swoją stabilność, to swoje osadzenie. I wtedy zwracasz twarz do góry, do nieba i zaczynasz się śmiać, jakie to wszystko jest proste.
ale nadal jeszcze potrafią cię łapać programy, ale już wtedy je widzisz i częściej po prostu jesteś w stanie szybciej powiedzieć: o nie, dziękuję, ja już w to nie wchodzę, ja już tu zasilam siebie w życie i kreuję, i tu i teraz dzieją się moje intencje, ja sieję to, co się urodzi niebawem, bo istnieje tylko tu i teraz, więc też nie ograniczam tego czasowo. Tyle. W takim razie jestem ciekawa waszych spostrzeżeń, jeżeli macie jakieś w kontekście waszej własnej ścieżki. Miłego popołudnia. Pa. Dzięki, że byliście.